Dziś udaliśmy się na ulicę Braille'a, która sprawia słupskim kierowcom masę kłopotów z swym oznakowaniem. Sprawdzimy również mało przyjazny dzieciom plac zabaw przy ulicy Mochnackiego. Na koniec kilka słów o rzekomej propozycji korupcyjnej. Oglądasz serwis informacyjny 10 minut TV. Zapraszamy! Od tygodnia kierowcy, którzy próbują dostać się z tak zwanego Starego Zatorza na osiedle Niepodległości, napotykają się na ten sam problem. Skręcając w ulicę Braille'a, nie wiedzą, że przejazd jest niemożliwy z powodu prac drogowych prowadzonych przy ulicy Piłsudskiego. O tym fakcie dowiadują się dopiero przy skręcie w dół, gdzie ustawiono mało widoczny znak. Najprościej mówiąc, mieszkańcy Braille'a od 7 dni mieszkają przy ślepej uliczce. Wcześniej można nią było przejechać od ulicy Chrobrego do Piłsudskiego, ale w związku z budową Słupskiego Ringu ten przejazd jest obecnie niemożliwy. Pomimo znaku informującego o tym fakcie, ulicą ciągle jeżdżą auta, których kierowcy dojeżdżają prawie do końca i muszą zawracać. Widocznie jeden znak informujący o zamknięciu ulicy i to w dodatku ustawiony dopiero przy skręcie to za mało. Zaistniała sytuacja trwa od wielu dni, ale nie wszyscy o tym fakcie wiedzą, o czym przekonał się nasz reporter. Tylko w ciągu 20 minut naliczył ponad 30 samochodów, które wjeżdżały, po czym z powrotem zawracały, napotykając na ustawioną na drodze drewnianą barierę. I trudno się temu dziwić, skoro nie ma odpowiednio widocznych oznakowań. Zdziwić się za to można, widząc małą tabliczkę wykonaną z tektury, na której niedużym drukiem jest napisane: przejazd do ulicy Piłsudskiego jest zamknięty. Być może urzędnicy zamiast papierowej tabliczki zamontują metalową, ale żeby nie było tak prosto, informacja będzie napisana Braille'em, do czego zobowiązuje nazwa zamkniętej ulicy. To jednak nie jedyny kłopot mieszkańców domków przy tej i pobliskich ulicach. Ich dzieci chodzą do szkoły podstawowej przy ulicy 11 listopada. Żeby tam dotrzeć, muszą przejść przez Piłsudskiego. Tylko, że tam są teraz głębokie wykopy, pracują maszyny i jest po prostu niebezpiecznie. Zadbany, ogrodzony i kolorowy. Tak z daleka wygląda niedawno oddany do użytku plac zabaw dla dzieci usytuowany na osiedlu Batorego przy ulicy Mochnackiego w Słupsku. Jednak wykonawca grubo przesadził, oceniając wzrost najmłodszych, którzy samodzielnie nie mają szans, aby skorzystać na przykład z huśtawki, której siedzisko znajduje się zbyt wysoko od ziemi. Jest duży problem, żeby usiąść na taką huśtawkę. W dodatku ewentualny upadek z takiej wysokości może być bardzo niebezpieczny. Tak również jest z pozostałymi elementami wyposażenia placu zabaw, który tylko z tytułu samej nazwy powinien służyć zabawie, wypoczynkowi i rekreacji najmłodszych. Za wysokie ławki, na które maluchy muszą się wspiąć, aby myśleć o chwili odpoczynku. Do tego wystające śruby, o które łatwo jest się zaczepić, to wszystko sprawia, że zamiast beztroskiej zabawy na dzieci może czyhać niebezpieczeństwo. Po prostu zjeżdżalnie, drabinki, huśtawki i ławki są zrobione za wysoko, za mało jest kamyków na podsypkę, nie zakrywają one zabezpieczeń i śrub umocowanych do podłoża. Z tego placu zabaw korzystają, a w zasadzie mogłyby korzystać dzieci z całego osiedla, jednak bez pomocy kogoś dorosłego najmłodsi nie mają na to najmniejszych szans. Starsze dzieci ryzykują w najlepszym przypadku rozerwaniem ubrania o niezabezpieczone elementy mocujące. Placem zabaw administruje Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej. Słupska prokuratura będzie musiała wyjaśnić, czy wiceprezydent Słupska złożył działaczom Platformy Obywatelskiej korupcyjną propozycję. Sąd rejonowy w Słupsku uchylił postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Od takiego postanowienia nie ma odwołania. Słupska prokuratura rejonowa nie może się na nie zażalić. Rzekoma propozycja korupcyjna miała paść z ust wiceprezydenta Andrzeja Kaczmarczyka, który według działaczy Platformy Obywatelskiej w zamian za korzystne głosowanie ich klubu miał zaproponować im wysokie stanowiska m.in. przy budowie Słupskiego Ringu, Aquaparku oraz stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Jak podkreśla mecenas Anna Bogucka-Skowrońska, jej zdaniem była to propozycja korupcyjna, a dodatkowo była to próba uderzenia w demokrację.
Według sędziego postanowienie o umorzeniu tej sprawy zostało wydane przedwcześnie. Nie wysłuchano świadków, nie przeprowadzono również jakichkolwiek czynności dowodowych, a oparto się jedynie o ustne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.